No, dzień dobry, witam w kolejnym zapłakanym dniu. Mamy sobotę do południa. No i taką senną pogodę troszeczkę. Ale taka pogoda czasami też jest potrzebna. Ja tak człowiek narzeka, bo tak naprawdę to człowiekowi żadna pogoda nie jest na rękę. Zawsze się coś wymyśli. Jak jest ciepło, to za ciepło. Jak pada, to za dużo pada. No, trochę popada, a nie wiadomo, jak będzie w lipcu i w sierpniu, jeszcze będziemy tęsknić za tym deszczem. Byle za intensywnie nie padało, bo rzeczywiście potem podtapia wszystko i tak dalej. Ale już o tym wczoraj mówiłam, to już dzisiaj wam będę smęcić. No, popatrzcie se na moje kwiatuszki. Pewnie macie ładniejsze, chociaż ładniejszych od moich to nie ma. No nie mogę obrażać moich kwiatków, nie? Bo się obrażą na mnie i już potem nie będą chciały kwitnąć ładnie. No. I tak, za chwilę jeszcze skoczę pod te ziemniaczki. W tym deszczu. No ale trudno. Przecież się nie rozpuszczę z deszczu. Także jakoś leci. A potem co się będzie robiło, to się obada. Za chwilę będzie śniadanie, już mi się jajka gotują w moim szybkowarze, już go ogarnęłam. Już wiem, ile trzeba wody wlewać, żeby było takie w sam raz, Jajusio. Więc za chwilę będzie obiad, co ja gadam, śniadanie. Do obiadu to jeszcze daleka droga. No to na razie. Powietrze mamy bardzo fajne. Powiem wam, że takie fajne, pachnące jest to powietrze. W miarę czyste, no bo w sumie jak ciągle pada, to oczyszcza to powietrze, nie? Zwłaszcza tak rano, bo my jesteśmy otoczeni lasami, to tak pachnie takim lasem, takim świeżym, fajnym powietrzem. No, tak żyć, nie umierać. To na razie idę szykować sobie amciu. Naszą zupę pomidorową z makaronem bez śmietany. Ja bardzo lubię pomidorową zupę. A tu są już naleśniki z serem na dzisiejszy obiad. No i zaraz pójdziemy jeść. Taki deser dzisiaj mamy, a w tle ciągle mi zakłócenia robią. Takie głupości nad głupościami. Kawa się robi w tle do tych lodów. No witam was. Dzisiaj pierwszy raz z tej strony i oczywiście jak zwykle z zadyszką. Ale ja już tak mam. Jak się tutaj wystroję i się tu wcisnę między ten stół i szafkę. Jeszcze sprawdzam, czy mam ostrość. Ktoś dzwoni, przepraszam. No tak, ledwo zaczęłam nagrywać, to od razu miałam już telefon. Jeszcze czekam na jeden, ale może zdążę w tym czasie nagrać wam ten odcinek. Nie wiem, czy się w ogóle na początku przywitałam z wami serdecznie. Mamy już w sumie to wieczór sobotni. No, teraz jeszcze na dodatek zauważyłam, że mam okulary upaćkane i się źle patrzy. Nie wiem, czy to będzie widać. No, ale już teraz nie będę przerywała, bo już jest późno, a chciałabym ten filmik złożyć. A w sumie to dzisiaj ten filmik jest taki, jakby to był jakiś kanał kulinarny, a nie vlogi. Nienormalny taki o życiu vlog, bo tylko chyba wam do tej pory tam jedzenie pokazywałam dzisiaj. No ale w sumie to nie było co pokazywać. Musiałam sobie poprawić. Nie było co dzisiaj pokazywać. Dzisiaj pogoda taka jak chyba wszędzie. Także przyszłam właściwie tak
na chwilę zagadać z Wami, bo chyba jutro nie będę nagrywała filmiku, no bo też tak jest, że jutro też ma być brzydko, chłodno. Znaczy, może nie wiem, może chłodno nie będzie, ale ma padać. To w sumie będziemy siedzieli w domu. Nigdzie nie będzie się chodziło, to też nie będzie o czym. Nie będzie materiału za bardzo na filmik. No chyba, żeby się coś tam ciekawego działo, no to wtedy oczywiście nagram i będzie wtedy vlog na poniedziałek. Ale na razie tak sobie myślę, że chyba jutro sobie podaruję. No. Może tam coś nagram, że zaczątek, żeby było potem taki dwudniowy vlog z niedzieli i z poniedziałku ewentualnie, nie? No. I tak. Komentarze mam fajne. Dziękuję Wam za komentarze. Chociaż zdarzają się takie dziwne komentarze, żebyście nie myśleli, że mnie tylko lukrowe, takie lukry mam. Ale mam też taki jeden komentarz, który mnie troszkę zdziwił, troszkę mnie rozbawił. Nie wiem, może miał mnie zdenerwować, nie wiem. W każdym razie parę dni temu dostałam pod jednym z filmików komentarz, że ktoś myślał, że jestem transwestytą. Że się zastanawia, czy ja jestem kobietą, czy mężczyzną. Mnie takie coś rozbawiło w sumie. Niech się zastanawia osoba ta. Ja tam nie mam nic przeciw ani transwestytom, ani osobom tak zwanym LGBT, bo to nie jest ideologia, tylko to są ludzie. Znam osobiście i to bardzo dobrze ludzi, właśnie takich ludzi, jak to brzmi, ale i obu płci. I to nie jest tak, jak się utarło u nas w społeczeństwie, że jak już ktoś jest gejem albo lesbijką, to biega po paradach, paraduje po mieście na golasa, czy jest jakiś taki dziwny, bo to są najnormalniejsi ludzie. Wiadomo, że w każdej społeczności znajdą się jakieś wyjątki i zboczeńcy też, to w każdej. Może być idealne małżeństwo, a mąż może być zboczony. No, także tak jakoś wybiegłam w ten temat, no bo ktoś mi tam ten komentarz taki dał, nie? W każdym razie to są normalni ludzie, tacy jak my. I mam bardzo dobry kontakt z nimi. Także to mnie w ogóle nie jakoś nie oburza, czy co. I to tak. Także pozdrawiam wszystkich ludzi. No. A tak, co do wieczora dzisiaj, no mam już porobione wszystko, co na jutro. Na jutro nic nie piekłam. Dzisiaj, jak widzieliście, mieliśmy na obiad naleśniki, ale żeby nam nie było za słodko, bo ja nie lubię za słodko, jak jest. Jak tak na słodki obiad, to musi być jakaś zupa konkretna, nie? No to mieliśmy zupę pomidorową z makaronem, a na drugie danie naleśniki z serem. No i lody dzisiaj mieliśmy, mąż fundnął nam lody, dwa pudełka pomieszane były. Dwa smaki i jeszcze to, żeśmy wzięli po połowie z każdego, jeszcze nam zostało na jutro. Też taka porcja. A na jutro mamy rolady, widzicie? Kulinarny vlog, nie? Rolady zrobiłam, ale z szynki wieprzowej. Nie są zbyt piękne te rolady, bo to mięso było takie sobie, takie nie na rolady w sumie. Troszkę poprzerastane, chociaż to szynka. Ale przecież to na wystawę nie idzie. Ważne, że będzie smakowało, że będzie dobre. Ukroiłam, bo miałam to zamrożone. Ukroiłam trzy te plastry takie. Zrobiłam z tego takie rolady. To będziemy mieli jutro rolady, czerwoną kapustę. Ale nie kluski śląskie, tylko młode ziemniaki do tego. No i oczywiście rosół z makaronem. Taki będziemy mieć jutro obiad. Na pewno Wam go też sfilmuję, no bo jak żeby inaczej, nie? No. I to też będziemy mieć deserek, lodowy deser.
I to tak. W poniedziałek moja Wiki pisze egzaminy i we wtorek to ja będę jechała, ją zawiozę na te egzaminy i chyba tam będę czekała, no bo ona mówiła, że ten egzamin gdzieś jej powinien zająć godzinę, dwie. To mi się nie opłaca w sumie jeździć z powrotem, to prawdopodobnie w poniedziałek będzie car vlog. No bo jak będę siedziała tam na parkingu w samochodzie, to przynajmniej coś nagram. No, coś nagram, na pewno nie cały vlog, no bo to by była tylko pogadanka z tego, nie? No, ale będę miała też materiał do poniedziałkowego vlogu, czyli to będzie na wtorek. Ja jeszcze sobie wezmę książkę, no bo jak dwie godziny, no to wiadomo, że nie będę dwie godziny nagrywać, no to sobie jeszcze wezmę książkę, może wreszcie zacznę ją czytać. No. A we wtorek mówiła, że we wtorek podejrzewa, że z godzinkę albo pół godzinki jej to zejdzie. Bo już tak ogląda, bo ma w jeden dzień ten egzamin teoria, a w jeden praktyka. I właśnie w pierwszy dzień ma praktykę, a w drugi dzień teorię. To mówi, tą teorię to szybciej tam napisze, tą praktykę to musi dokładnie wszystko opisywać, każdą czynność, bo to jest egzamin praktyka, ale to nie jest, że coś pokazuje, jak to robi, tylko musi każdą czynność opisać. Jak na przykład zakładanie jakichś tam ogrodów, albo jak się robi ścieżkę, jakieś tam dreny, niedreny, schody, nieschody, takie rzeczy. I każdą czynność musi napisać, nic nie może pominąć w tym, nie? Także to jej pewnie dłużej zajmie, więcej czasu zajmie. No a na ten drugi dzień to ma być już teoria, tam o ogrodach, o stylach, o takich rzeczach. No bo to jest krajobraz, nie? No. No i jak napiszę te egzaminy i jest przekonana, że zdam, bo jest dobrze przygotowana. Pytanie, na ile procent napiszę, nie? Bo chciała być jak najwięcej, bo moja Wiki jest od małej. Ona zawsze musiała być Pelsia. Wszędzie musiała być Pelsia. No, także ona jest taka ambitna. No to już jak dostanie papiery, to już będzie miała zawód konkretny. No, no ale wiadomo, że to jest taki zawód zaraz po technikum, to jest zawód bez doświadczenia, nie? No ale i tak mimo to jeszcze dalej potem będzie się kształciła, będzie pójdzie do, wybiera się na studia. I to tak. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, bo wiecie, plany są planami, a życie pisze swoje scenariusze. Ja nawet nie mogę sobie zaplanować, co będę robić jutro dokładnie, bo zawsze mi plany padają. No ale takie nie umiem powiedzieć, na dłuższą metę takie o plany, no to można sobie, no, trzeba sobie jakiś cel wytyczyć, nie? Dzisiaj tu mam jeszcze herbatkę, tak mówię tu o celach, a tu mówię wam o herbatce, ale ja czasami mam taką burzę w głowie i skaczę z tematu na temat. Mam tutaj herbatkę tą co rano. Ziołową, mięta. Mięta, ale przede wszystkim jest pokrzywa i te czerwone kwiatki, co zbierałam. No, znowu zapomniałam. Oczywiście Marek się będzie znowu denerwował, że ja stękam. A im bardziej sobie chcę coś przypomnieć, tym bardziej stękam. I to tak, dzisiaj sobie uzmysłowiłam, że już za tydzień są wybory. No. Jedno wybory, jeszcze chwila i będzie po wyborach. Ja już nawet i o adwencie myślę, słuchajcie, ja już sobie myślałam nawet o kalendarzu adwentowym. Tak sobie myślałam, że w tym roku chyba, bo to trzeba wcześniej pomyśleć o tym, wiecie? Bo no co innego, jak się chce kupić jakiś kalendarz, kupny już, ale kalendarz adwentowy. Ale ja stwierdziłam, że ja chyba w tym roku zrobię kalendarz. To znaczy się, będę chciała zrobić trzy kalendarze dla męża, dla Wiki i dla mnie. I tak sobie pomyślałam, że wykorzystam do tego celu rolki po papierze toaletowym. Widziałam masę filmików na YouTubach właśnie, jakie można zrobić różne te kalendarze. Różne rzeczy tam możecie wrzucić. Przecież nie muszą być zaraz drogie kosmetyki.
Może być różne cukierki, różne takie upominki małe, które się zmieszczą do takiej rolki, nie? A to już się nie liczy o tą wartość, co tam będzie, tylko fajnie tak codziennie coś otwierać i wyciągać. No ja będę chciała zrobić Wiki i mężowi, ja będę chciała, żeby Wiki wkładała to, co do mojego, żebym ja miała niespodziankę, no bo jak się sama powtykam tam, to będę wiedziała, co tam mam, nie? I tak będę to musiała kupić sama, no. Przede wszystkim myślę o jakichś słodyczach takich, czekoladki, jakieś batoniki, takie lepsze, nie? Lepsze i takie normalniejsze, także w różne dni różne rzeczy, no czasami może się jakaś szmineczka zdarzyć, albo coś takiego, nie? Jakiś perfumik z tych, mam takie dwie firmy, z których kupuję wysyłkowo te inspirowane perfumy, są w takich perfumetkach, to akurat tak by się zmieściła do takiego, do takiej rolki po papierze. A one nie są drogie, a one naprawdę są, niektóre są naprawdę mocne. Zwłaszcza z tej jednej firmy, ja wam później chyba napiszę, jak się to nazywa ta firma, bo ja tam nie mam żadnej współpracy, bo ja jeszcze jestem za młodym kanałem, żebym miała jakieś współpracę. Ale właśnie słyszałam u Bugi Silver o tych perfumach i ja sobie kupiłam już dwa razy takie perfumetki i naprawdę z tych perfumów, które ja znam, to jest prawie identyczny ten zapach. I jest też długotrwały, długotrwałe są w zapachu, no nie wiem, czy no, tam coś na pewno jest nie tak, znaczy nie tak. Przede wszystkim to jest też tam o to chodzi, że one są tańsze, bo one nie są w tych buteleczkach, które są też drogie, tych oryginalnych, tych firm, nie? No ale perfumy, zwłaszcza jak się nigdzie wielce nie chodzi, tylko się chodzi do sklepu, do kościoła, rzadko kiedy się teraz ja odwiedzam kogoś, do kogoś przychodzę, także takie perfumy w zupełności wystarczają. I po co płacić duże pieniądze, nie? Jak one tak samo pachną i też są długotrwałe. No, także tak sobie pomyślałam, że takie właśnie sobie będziemy robili te kalendarze adwentowe i zachęcam Was też do tego, żebyście pomyśleli już teraz o tym teraz. No, bo w zeszłym roku to już nawet w kwietniu czy w maju były kalendarze już na adwent, już jakieś firmy wypuszczały. Ale ja sobie myślę, że tam czasami są takie badziewia, a jednak się za to płaci, a potem na przykład jak w Douglasie czy w Sephorze są patyczki do usuwania tego lakieru, co jest do hybryd czy coś, no to rzeczywiście płaci się tam dużo pieniędzy za to, a potem takie badziewie tam jest, nie? Za to w innym okienku tam jest jakaś szminka potem. No, ale to też płaci się za firmę, a nie za produkt tak naprawdę. I tak sobie pomyślałam i tak będę chciała zrobić, no ale to wiadomo, no wiadomo, że cukierki to się kupi krótko przed adwentem. No ale trzeba mieć pomysł jakiś, jak to zrobić, czym okleić, bo to trzeba jakoś, wiadomo, że te rolki papieru tak nie poprzyklejam, tylko to trzeba jakoś ozdobić, żeby to nie wyglądało na rolki papieru, nie? W jakiś kształt to zrobić. No, a parę smaczków też by tam trzeba włożyć, choćby na Mikołaja, czy na święta, żeby tam było coś lepszego niż ten cukierek, nie? To już trzeba będzie zbierać, no bo wiecie, ja będę potrzebowała 100 rolek z papieru i muszę to już zbierać, mi się tak wydaje, ale no nie 100, 3 razy 70 parę, 75 chyba, nie, no 75 na 3 osoby. Nie wiem, czemu 4 pomyślałam. No to jest 75 rolek będę musiała mieć i trzeba do 75 rolek coś włożyć. To się tak wydaje, ale to też troszkę będzie kosztowało, a przed samymi świętami, no to wiadomo, że człowiek nie będzie już takich wydatków sobie robił, nie? A tak sobie teraz można jakiś drobiazg kupić, za jakiś czas coś się zobaczy na promocji, można coś kupić, takiego mniejszego też i potem będzie co włożyć do takiego kalendarza. Jakżeśmy wczoraj z synem tak rozmawiali, no to już za pół roku mamy święta.
dopiero były i znowu za pół roku będą, a to tak przeleci, że no, a adwent to jeszcze prędzej, nie? No i tak Wam płynnie przeszłam przez różne tematy, a teraz dopiję moją herbatę, no i pójdę sobie zgrać filmiki. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Dużo tam dzisiaj nie będzie, ale zawsze coś. Tym bardziej, że jutro nie, prawdopodobnie nie będzie filmiku, no to żebyście nie zostali na dłuższy czas beze mnie, bo jeszcze zapomnijcie o mnie i co. Zauważyłam, że mi znowu spadają subskrypcje. I to nie jest, nie mówię to po to, żeby mieć o kogoś pretensje. Nie. Tylko właśnie zauważyłam, że tak, przedtem rosły, a teraz mi w ciągu jednego dnia spada. 3 chyba subskrypcje mi już spadły. I tak sobie myślę, że to nie jest tak, że ktoś chyba mnie odlubił, bo bym musiała kogoś naprawdę zdenerwować, żeby mnie odlubił i nie chce mieć subskrypcji. Tylko ja słyszałam u innych vlogerek właśnie, że ten YouTube czasami robi takie akcje, że ucina subskrypcje. I człowiek nawet nie wie o tym, że jest odsubskrybowany, że YouTube go odsubskrybował mu jakieś tam kanały, nie? Ja już się na tym też przekonałam, bo też już tak miałam i że wiedziałam, że jakąś vlogerkę subskrybuje jakiś kanał, a potem jej szukam, mówię, dlaczego ona nic nie pokazuje, a się okazało, że ja miałam wyłączoną subskrypcję i musiałam na nowo sobie zasubskrybować. I to jak akurat teraz oglądacie, to sprawdźcie, czy macie tą subskrypcję, ten dzwoneczek, bo być może, że właśnie YouTube Wam to uciął. A to nic nie kosztuje, taka subskrypcja Was. A nam dużo to daje, nam to dużo pomaga, bo tak mozolnie mi to przyrasta, a potem przed YouTube weźmie i mi ściachnie, nie? No to nie jest to miłe, no ale co zrobić. Dlatego Was tak zachęcam do subskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, do sprawdzania tego co jakiś czas, nie tylko na moim kanale, ale też jak subskrybujecie inne kanały, to sprawdźcie, czy macie tam te subskrypcje, bo czasami może Wam się wydawać, że jakaś blogerka długo już nic nie pokazywała, bo Wam nie przychodzi powiadomienie, a może się okazać, że właśnie zostaliście, że Wam została zabrana ta subskrypcja, nie? Będę już kończyła, bo tam Wiki będzie wpieszać pranie, muzykę puszcza i robi zakłócenia i faluje. No, to życzę Wam miłej niedzieli, pogody ducha, udanego świętowania. Dziękuję Wam za subskrypcje, łapeczki i komentarze i zachęcam Was do subskrybowania, łapkowania i komentowania. I przyjdźcie znowu na następny mój vlog. To na razie, bajo, bajo, pa, pa!